marszałku, panie ministrze, pani minister, Wysoka Izbo. Przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Prawo i Sprawiedliwość w punkcie informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie sytuacji w polskim rolnictwie. Rosnące ceny surowców na świecie, wojna Rosji przeciwko Ukrainie i działania osłabiające zdolność Ukrainy do eksportu produktów rolno-spożywczych sprawiają, że pogłębia się światowy kryzys żywnościowy. Niedobór żywności staje się coraz większym problemem milionów ludzi, szczególnie w Afryce i w Azji, a zwłaszcza w krajach dotkniętych głodem. Unia Europejska, pomagając Ukrainie eksportować zboże, ustanowiła alternatywne lądowe trasy zwane korytarzami solidarnościowymi. I jedną z takich tras stała się właśnie Polska. Specyfika działalności rolniczej powoduje, że nie jest ona oparta tylko o czysty rachunek ekonomiczny. Wynik gospodarczy jest uzależniony nie tylko od ryzyka wynikającego ze zmienności rynku, ale także znacznie poważniejszych zagrożeń wynikających z niemożliwych do zapobieżenia czynników naturalnych, zjawisk atmosferycznych, biologicznych. Ale wpływ na to ma gospodarka światowa, konflikty zbrojne. To imperialistyczna polityka Rosji wypędziła Ukraińców z domów, ale zmobilizowała demokratyczny świat do przeciwstawiania się agresji i zapędom Putina. To, że Putin poczuł się mocny, było następstwem polityki prowadzonej przez Angelę Merkel i posłusznego wykonawcę Donalda Tuska. To, że polscy rolnicy muszą teraz protestować, jest także efektem nieodpowiedzialnej polityki prowadzonej przez rządy SLD, PSL, PSL, PO. Sprzedaż zakładów przetwórczych, podpisywanie nieodpowiedzialnych umów na gaz, budowa Nord Stream. Ale rząd Prawa i Sprawiedliwości pomoże polskim rolnikom. Już ogłoszone są nabory na wsparcie dla rolników, którzy sprzedali pszenicę i kukurydzę od 1 grudnia do 15 kwietnia i na to rząd z budżetu państwa przeznaczył 600 milionów złotych. Trzeba też wspomnieć o bardzo ważnych ustawach, które poprawiły warunki życia na wsi, a więc 500+, 13-14 emerytura, zrównanie emerytury rolniczej z emeryturą ZUS-owską, emerytura bez przekazywania gospodarstwa rolnego i jedna z ważniejszych ustaw, która zapobiegła wysprzedawaniu ziemi rolniczej. W tej sytuacji kryzysowej, w jakiej aktualnie znaleźli się producenci zbóż, rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera polskich rolników. Tylko polscy rolnicy w ubiegłym roku otrzymali dopłaty do nawozów. Mogą skorzystać z 2% kredytu. Zwiększono dopłaty do paliwa. Będą dopłaty do silosów w kwocie 60 tysięcy dla młodych rolników i po 50 tysięcy dla pozostałych. To będzie wsparcie dla transportu zbóż w kwocie co najmniej 200 zł z najdalszych województw. Już od 1 czerwca, o czym mówił pan minister, 23 roku rolnicy, którzy ponieśli właśnie straty spowodowane przewozem zbóż z Ukrainy, będą mogli składać wnioski i ubiegać się o wsparcie 2200 zł do hektara. Oferta jest skierowana do rolników prowadzących gospodarstwa rolne o powierzchni nie większej niż 300 hektarów, którzy udokumentują sprzedaż kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku, rzepiku. Transakcja ta musi nastąpić między 15 kwietnia a 15 czerwca 2023 roku, a kupującym powinien być podmiot prowadzący działalność w zakresie obrotu, skupu, przetwórstwa zbóż lub nasion oleistych. Istotne jest, by rośliny były wymienione we wnioskach, na które składali rolnicy o dopłaty w 2022 roku. W budżecie na 2023 rok zaplanowano 67 miliardów 343 miliony. I teraz rolnicy otrzymają jeszcze 10 miliardów. Jest to możliwe, bo dochody budżetu państwa nie są zagrożone mimo obniżki PIT-u do 12%, 500+, 13-14 emerytury.
To dzięki tym działaniom zlikwidowano biedę na wsi, a dzieci z terenów wiejskich mogą wyjechać na wakacje, pójść do muzeum czy do kina. Dziękuję pani poseł. Bardzo dziękuję rządowi Prawa i Sprawiedliwości, panu premierowi, panu ministrowi rolnictwa za te wszelkie działania. Pan poseł Borys Budka. Nigdy nie zostawimy rolników samych.